tu mieszkał i tworzył, a teraz już po raz trzeci odbędzie się tu impreza jego imienia. Wisła zaprasza na Festiwal Słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry. To spotkania ze znanymi autorami, którzy dostępni będą dla czytelników od 1 do 4 czerwca. Łukasz Kondziółka Znani pisarze i dziennikarze spotkają się w Wiśle. Zbliża się trzecia edycja festiwalu imienia Jerzego Pilcha. Mamy fantastycznych e, pisarzy e, w, bardzo różnych, e, w bardzo różnych segmentach. To znaczy mamy, Zaczynamy od e, Marcina Kedryńskiego, czyli, czyli to pisanie podróżnicze, ale też pisanie o muzyce, e, przez Grażynę Plebanek, e, Adama Wajraka o przyrodzie, e, Wymieniać by, czy, czy chociażby Wojciecha Jagielskiego, czyli no, fantastycznego reportera. To tylko część z atrakcji dla starszych czytelników. Ci młodsi będą mieli w tym roku swoją osobną przestrzeń. Dlatego na festiwal Granatowe Góry można się wybrać całą rodziną. Spotkania z ich ulubionymi autorami, spotkania warsztatowe, spacery, gra terenowa, mnóstwo dodatkowych atrakcji. Też przewidzieliśmy w związku z Dniem Dziecka, który 1, 1 czerwca również tutaj w Wiśle będziemy świętować. Będzie można też wziąć udział w czytaniu literatury Pilcha przy ognisku i przejść śladami zmarłego dokładnie trzy lata temu pisarza, po którym pamiątki zostały dzisiaj zaprezentowane. W niedalekiej przyszłości miasto chce udostępnić do zwiedzania dom Jerzego Pilcha. I mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się już tak z grubej, że tak powiem, rury e, ruszyć z przebudową tego obiektu, dostosowaniem go do tych potrzeb, do tych założeń, które gdzieś tam sobie wspólnie określimy. E, no i ten 2025 to już będzie takim momentem, w którym e, no uda nam się go udostępnić, tak żeby już mógł w pełni żyć. Festiwal słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry rozpocznie się w czwartek 1 czerwca i potrwa do niedzieli. Niemal wszystkie atrakcje programowe są dostępne bezpłatnie.